Witam Was wszystkich serdecznie. Napiszcie mi, czy mnie widać, czy mnie słychać. I dzisiaj spotykamy się na takim spontanicznym live'ie. Opowiem Wam o kawie dzisiaj, ale kawie w troszeczkę inny sposób, bo z pozycji medycyny chińskiej. Motywacją do tego live'a była dla mnie może wypowiedź, albo też taka rolka pani profesor, którą bardzo cenię, wysoka i kultura, i w ogóle no, niesamowita wiedza. Natomiast dla mnie podniosła bardzo kontrowersyjny temat, ponieważ w swojej rolce powiedziała, że z kawą to jest tak, że jeśli jest jej za mało, to jest niedobrze, jeśli jest jej za dużo, to jest niedobrze, że takie 3-4 filiżanki to jest ok. Powiem tak, z pozycji medycyny chińskiej nie jest to tak. Aha, jeszcze się odniosę, że to nie były po prostu wiadomości wyssane z palca, tylko pani profesor przekazała informacje z badań, tak? Czyli robią takie badania i tak wyszło. No i powiem tak, ja się nie do końca z tym zgadzam, patrząc oczywiście na to z pozycji medycyny chińskiej, bo z pozycji medycyny zachodniej być może tak jest. Wiecie, te badania co chwilę się zmieniają, natomiast dla mnie medycyna chińska się nie zmienia i to w niej właśnie bardzo cenię, że to, co dzisiaj wiedziałam, to samo powiem Wam za 10 lat. I tak samo jak mówiłam coś 10 lat temu, to po prostu mówię to samo teraz, tak? Czyli nie zmieniam zdania i dla mnie to jest właśnie bardzo cenne w medycynie chińskiej. I kawa z pozycji medycyny chińskiej też dla wielu osób oczywiście jest kontrowersyjnym tematem, bo to nigdy nie jest zero-jedynkowe. To nie ma tak, że jest jakiś produkt dobry albo jakiś produkt jest zły. W medycynie chińskiej nie ma tak, że produkty mamy dobre albo złe, mamy produkty dobre dla danej osoby albo niewskazane dla danej osoby, tak? I takiej zasady przede wszystkim się tam trzymamy. I teraz patrząc z pozycji medycyny chińskiej, komu kawa służy, a komu nie służy. Bo to nie jest tak, że nikt nie może, albo że wszyscy mogą i możemy wrzucić wszystkich do jednego worka. Kawa z pozycji medycyny chińskiej ma smak gorzki. Smak gorzki jest tak zwanym smakiem osuszającym. Smak gorzki jest związany z ruchem w dół, tak? Stąd, no właśnie, jeśli wypijecie kawę, to nie macie problemu z wypróżnianiem. Znacie taki temat, tak? To jest po prostu też moje taka standardowa rzecz z gabinetu, tak? Czyli słyszę właśnie od pacjentów, tak? Nie wiem, jak wypiję kawę, to od razu idę do toalety. No właśnie, jak wypiję kawę. A jeśli tej kawy nie piję, to co się dzieje, tak? I nawet właśnie odnośnie takich wypróżnień też mam oczywiście takie informacje, że ludzie odstawiają kawę i wtedy piszą, matko, co ja mam zrobić, bo mam takie straszne zaparcia. Drugim takim smakiem, bo nie jest tak, że każdy produkt ma tylko jeden smak, bywają produkty, które mają dwa, a nawet trzy smaki. W przypadku kawy to jest tak, że ona jest generalnie gorzka, lekko słodka, ale to naprawdę niewiele. I ma smak ostry, a smak ostry jest smakiem rozprzestrzeniającym, tak? I ma zdolność po prostu poruszania ci, czyli jest w stanie wiele rzeczy też poruszyć. Czyli jeśli my mamy zastoje, to oczywiście kawa może poruszyć te zastoje, no ale to wszystko zależy, co mamy i trzeba dokładnie wiedzieć, kto to może stosować. I kawa ma możliwość poruszania tego chi do góry, tak? Kawa unosi do góry. Stąd między innymi, jak wypijemy kawę, to tak mamy taki przypływ energii. Ale to jest taki przypływ energii chwilowy, dlatego że kawa z pozycji medycyny chińskiej jest tak zwanym stymulantem. Kawa nie dodaje nam energii, tak jak na przykład chociażby traganek, żeńszeń czy daktyle czerwone, tak? To są tak zwane toniki chi w medycynie chińskiej. Z kawą tak nie jest. Kawą niestety jest właśnie inaczej, że kawa wyciąga te nasze zasoby, które my mamy i mówi, proszę, masz, ale teraz na chwilę. Natomiast w procesie długofalowym
kawa nie dodaje tej energii, kawa nas po prostu cały czas osłabia. W związku z powyższym, no właśnie, kto może pić kawę, kto nie, no to jest pytanie, tak? Jeśli mam na przykład dużo wilgoci, no to ewentualnie mogę sobie na kawę pozwolić, a jeśli ktoś ma suchość, to słuchajcie, według mnie absolutnie nie. Kolejny element, który jest związany z kawą, tak z pozycji medycyny chińskiej, to jest tak zwana natura termiczna. A termika produktu to nie jest, słuchajcie, to samo co temperatura, tylko termika jest to efekt, w jaki sposób dany produkt wpływa na nas, ale po spożyciu. To znaczy, czy on nas ogrzeje, czy nas ochłodzi, czy po prostu będzie dla nas neutralny, prawda? No i kawa niestety jest gorąca, to znaczy sama kawa jako ziarna, które rosną, już tak powiem, w naturze, ona jest neutralna, natomiast kawę, którą my spożywamy, to jest kawa już po wypaleniu. I kawa przechodzi tak zwany proces jangizacji, czyli ona dlatego jest gorąca termicznie. Jak gorąca termicznie, no to też znowu nie jest dla każdego, prawda? Bo gorące termicznie będą dobre rzeczy dla osób, które mają na przykład dużo zimna. No to taka kawa go rozgrzeje. Ale słuchajcie, jeśli ktoś ma dużo gorąca, tak i wiecie, no jest na przykład wybuchowy, w ogóle nigdy nic nie potrzebuje, zawsze jest mu ciepło, kobiety w okresie menopauzy, o właśnie, kobitki, uważajcie na kawę, bo to jeszcze doprowadzi do waszej większej irytacji i do jeszcze większych uderzeń gorąca. No więc tak jak właśnie widzicie, nie jest to tak, że nikt nie może, bo ja to już wskazałam, kto ewentualnie może, kto nie może, ale to po prostu trzeba uważać, trzeba się po prostu znać swój organizm, co ja zwykle, że tak powiem, jakie mam dolegliwości, tak? Czy ja sobie mogę na to pozwolić. Na przykład przy nadciśnieniu ja bym kawy nie podawała, prawda? No i każdy musi sobie wybrać. To nie jest tak, że ja zabraniam, natomiast po prostu mówię ewentualnie, co bym zrobiła. I kawa według medycyny chińskiej mówimy, że ma taką szorstką naturę. Takie szorstkie to chi. I taki gwałtowny rezultat, tak? Bo to jest właśnie to, co macie, że jeśli napijecie się tej kawy, to ten rezultat jest stosunkowo szybki. Jeśli napijecie się traganka albo będziecie w swojej diecie wprowadzać daktyle czerwone, absolutnie nie będziecie mieć takiego szybkiego efektu. Absolutnie. Więc oczywiście każdy powie, no to kawa działa na mnie szybciej. No tak, ale ta kawa cały czas mnie osłabia. No i kawa z jednej strony działa do góry, tak? Czyli unosi tą energię do góry. I mówiąc, że też gorąco, tak, bo jest gorąca termicznie, ale też działa na pęcherz moczowy, czyli porusza ci w dół. Co to znaczy, tłumacząc tak na język zachodni, to znaczy, że jest moczopędna. No i z kolei, jeśli jest moczopędna, no to słuchajcie, pozbywamy się też naszych takich cennych płynów. Tak, to nas pozbywa, z płynami pozbywamy się też minerałów, czyli po prostu, słuchajcie, no ta kawa znowu nas oszwabia, powiedziałabym, prawda? I to będzie każdego wybór. No generalnie nawet we Włoszech, jeśli pijemy kawę, to najpierw pijemy szklankę wody, a później dopiero pijemy kawę, tak? W medycynie chińskiej mówimy, że jeśli już chcesz się napić tą kawę, no bo wiecie, no życie jest takie, że też nie o to chodzi, żebyśmy żyli na samych zakazach, no to też dobrze wtedy właśnie szklanka kawy, to dwie szklanki ciepłej wody. Po prostu, bo jedna szklanka nawet nie zrównoważy właśnie tego osuszenia organizmu. No i znowu, to jest tak, że kawę pijemy często, gęsto rano, tak? Więc rano, słuchajcie, no rano nie pijemy kawy, rano pijemy szklankę ciepłej wody po to, żeby odtoksycznić nasz organizm, nasza wątroba ma tak zwane maksimum energetyczne i ona pracuje w nocy. Między pierwszą a trzecią w nocy ma najwyższą swoją
wydajność i dokonuje między innymi, bo nie tylko i wyłącznie, między innymi właśnie detoksykacji organizmu. No i teraz tak, jak dokonuje detoksykacji, no to przecież trzeba to wszystko wyprowadzić i właśnie między innymi szklanka, ale właśnie tej ciepłej wody pozwoli Wam z jednej strony rozgrzać układ pokarmowy, a z drugiej strony właśnie wyprowadzić te toksyny. Natomiast w momencie, kiedy sobie wprowadzacie od razu kawę, no to zamiast się nawodnić, no się po prostu znowu osuszacie, tak? Czyli to są takie właśnie dużo takich niuansów. Ja sobie zerknę, czy Wy macie jakieś do mnie pytania, no bo aha, bo ja nie podpięłam, ale no to już może później sobie to, że tak powiem, może podepnę taki link, bo jeśli chcecie, to bardzo dokładnie omówiłam kawę w moim e-booku Kawa według medycyny chińskiej, więc jak piszecie kawa, znaczy kto jest, to może na Instagramie, bo na TikToku niestety, ale nie działa automatyzacja, więc możecie po prostu wpisać kawa i dostaniecie link do mojego e-booka. Ktoś pije. Ja piję rano około 2 szklanek wody, potem kawę i potem woda. No właśnie, no więc jeszcze w takiej sytuacji to jest to po prostu okej, nie? Że piję tą kawę, nadrobię tą wodą, która jest konieczna do funkcjonowania po prostu, słuchajcie, organizmu, bo nasz organizm po prostu potrzebuje tej wody i tej wody takiej właśnie, no, z pozycji medycyny chińskiej ciepłej. To nie jest temat już o wodzie teraz, bo bym mogła znowu dużo mówić, ale właśnie chciałam Wam powiedzieć parę rzeczy o kawie. Tutaj ktoś znowu mi coś... Ja po kawie się trzęsłam i nie piję chyba z 15 lat. No więc właśnie słuchajcie, to jestem tak. I to są właśnie tak zwane osoby, które się trzęsą, to znaczy mówimy o tym, że to jest taki wewnętrzny niepokój. To są tak zwane właśnie niedobory yin. No i jak powiedzieć takiej osobie, że ona na przykład pije za mało kawy, tak? Za mało kawy to jest źle, za dużo to jest źle, a po środku 3-4 szklanki to filiżanki to jest okej. No. Absolutnie się z tym nie zgadzam, to właśnie trzeba po prostu bardzo indywidualnie. To nie da się tak po prostu, że dla wszystkich kawa jest B albo dla wszystkich jest cacy. Nie ma takiego podejścia z pozycji medycyny chińskiej. Powiem szczerze, ja to samo uczucie miałam i dlatego ja tak naprawdę bardzo rzadko piję kawę, a w ogóle jak piję, to ja ją piję naprawdę bardzo rzadko, no jak na przykład jedziemy na wczas, jak człowiek tak ma dużo luzu, po śniadanku, no to się tam napije po prostu tą kawę, ale to nie jest coś, co ja po prostu muszę pić, dlatego że ja właśnie też miałam takie objawy. Teraz wiem, ale wtedy nie byłam taka mądra, że to były objawy niedoboru yin wątroby, niedobory krwi, prawda? No właśnie, jeśli ktoś ma anemię, to też nie powinien pić tej kawy. I ja nie chcę tu wchodzić w wątki, powiem Wam, zachodnie, dlatego że to jest tak. Mówiło się, że kawa wypłukuje magnez, teraz się mówi, że nie wypłukuje tego magnezu. Ja patrząc na to, jak to działa po chińsku, raczej bym się skłaniała ku temu, że wypłukuje. Zobaczymy, jakie będą badania za 15 lat, więc jak gdyby nie chcę wchodzić w ten wątek zachodni, bo za chwilę pod tą rolką to będzie cała jedna wielka kłótnia, a nie o to mi chodzi. Bardziej mi chodzi o to, żeby była Wasza większa świadomość. Tak samo jeszcze jak mamy kawę, to jest taka sławetna kawa według 5 przemian. Znacie ją? Napiszcie mi, czy znacie właśnie taką kawę według 5 przemian. No i tam się dodaje takie rzeczy, na przykład kardamon, cynamon na przykład, prawda? Goździki, można skórkę z mandarynki. No i tak jak popatrzycie, ja Wam przed chwilą mówiłam o tej kawie, że kawa jest gorąca termicznie, tak? Gorąca, czyli to jest dla tych osób z zimnym. Dodatkowo dodajemy też produkty gorąco termicznie. Goździki, cynamon, kardamon jest taki między ciepłym a gorącym. Skórka z mandarynki też jest ciepła termicznie, czyli ciągle rozgrzewanie. A oprócz tego, że mamy rozgrzewanie, to właśnie to może doprowadzać do właśnie takich tych niedoborów krwi i wtedy też dochodzi do takiej irytacji, takiego poirytowania. To trochę właśnie jest jak z tym właśnie niedoborem yin wątroby, tak? Że człowiek się trzęsie, to znaczy to nie jest tak, że druga strona widzi, o, to jest taka trzęsiawka, to jest taki właśnie wewnętrzny niepokój, nie? O kawa. Jak chcecie właśnie e-booka, to ewentualnie wpiszcie kawa, to dostaniecie link do e-booka, no i po prostu będziecie sobie mogły go nabyć. I ja tam wszystko to dokładnie omawiam. Patrzę, czy jeszcze mnie o coś pytacie.
A ja przy ciąży miałam wstręt do kawy i tak już mi zostało od 10 lat. No i słuchajcie, i okej. Okay. No właśnie, ta kawa, ja uważam, że do niczego nie jest nam potrzebna, bo jeśli potrzebujemy na przykład usunąć wilgoć, to jest oczywiście znowu odrębny temat, to jest dużo więcej produktów, które pomagają nam wyprowadzić wilgoć, a w przypadku tego patogenu wilgoci i śluzu to ważniejsze jest nawet usunięcie, jak gdyby niespożywanie określonych produktów. Nie? Także faktycznie fajnie, że tak jak ja mówię, nie ma potrzeby picia kawy, jak ją napijemy się raz za czas, to po prostu nic się nie stanie, bo nie jesteśmy fanatykami, że nam nic nie wolno. O, ktoś tu chce dołączyć do mojej transmisji. Słuchajcie, z nikim w transmisji nie prowadzę na spółę. Strasznie dużo jest tych, że ktoś dołączył, a nie mogę właśnie się dostać do tych. Jeszcze zobaczę, czy tutaj ktoś tutaj coś pyta. Więc powiem wam tak, o tej kawie oczywiście można się, że tak powiem, rozgadać i długo, długo mówić, natomiast nie o to mi chodziło, bardziej mi chodziło o to, żeby mieć właśnie własne zdanie, zobaczyć, czy ja faktycznie tą kawę mogę. Powiedziałam wam te najważniejsze rzeczy, że kawa przede wszystkim jest stymulantem i ja się tego tak bardzo, kawa coś tutaj pisze właśnie ktoś. Kawa wywołuje kortyzol, wystarczy zażyć aszwagandę i będzie super. No ale słuchajcie, to właśnie nie o to chodzi, żeby pić kawę i później naprawiać błędy po kawie. No chyba, że ktoś po prostu nie może się bez tego obejść. Bo ja mówiąc szczerze, w gabinecie też po prostu pytam pacjentów, jeśli chodzi o kawę, bo z tą kawą no to jest taki dylemat, tak? Czy kawę pije dlatego, bo podnosi mu tą energię, o której mówiłam, no to zamiast tego to znajdziemy oczywiście inne produkty, które nie zadziałają tak szybko, ale w efekcie zadziałamy i będzie lepszy efekt. Jest tylko dylemat z tymi osobami, które po prostu piją kawę dlatego, bo mówią, ja ją kocham, ja bez kawy nie mogę. No więc wtedy właśnie staramy się ograniczyć ilość kawy, bo ja nie jestem z takich tych rygorystycznych i nie na tym to polega, że nagle jak ktoś pił 4 szklanki, że zacznie, że nie będzie pił nic. No to się pytam, czy na przykład jest w stanie zejść do 3 filiżanek, tak? No i okazuje się, że schodzi. Później schodzi do 2. No więc wiecie, jak ktoś już ma taką wielką przyjemność, a jeszcze nie ma tragicznych dolegliwości z tego tytułu, gdzie ja widzę, że po prostu ta kawa może tam faktycznie szkodzić, no to słuchajcie, no to jest kwestia kompromisów, prawda? Natomiast no jeśli nie ma takiej potrzeby, to jej po prostu nie pijemy. Coś tutaj widziałam, że mi pisałyście. To ja uwielbiam ten moment, no wiem, ja to po prostu wiem z gabinetu i no i w zależności, tak jak ja mówię, co komu szkodzi, bo można ewentualnie właśnie wtedy znaleźć coś, co pomoże, no ale jeśli ktoś nie musi, tak jak na przykład ja nie muszę, no to po co mam pić, skoro nie muszę, nie? Tutaj też coś było napisane, ale to się nie ma. O, żebym ja tutaj coś nie wywaliła, bo ktoś mi co chwilę chce dołączyć, a ja tego nie umiem wywalać. Wiecie, ja nie jestem taka sprawna aż bardzo w tym wszystkim. No dobra, słuchajcie, to chyba takie najważniejsze rzeczy wam powiedziałam, więc jeśli ktoś ma ochotę na po prostu rozeznać mocniej temat kawy, tak? Czy ta kawa jest dla niego, czy nie jest dla niego, jest już przekonany do tej medycyny chińskiej, to wpiszcie w komentarzu kawa, ci co jeszcze są na live'ie, a po live'ie też zadziała to słówko i automat wam po prostu wyślę link do mojego e-booka. No to co? Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.